Cześć, Paweł Duma, fotograficzny program bez nazwy. Jestem na fajnej imprezie, o której pewnie nie wszyscy wiedzą, ale chciałbym Wam ją przedstawić, a przede wszystkim powie o tym organizator. Press Photo Expo jest to dzień z fotografią o fotografii dla fotografów. Tak w dużym skrócie. A kto jest organizatorem? Nieskromnie mówiąc, ja jestem organizatorem. Czyli? Czyli Adam Nurkiewicz. No, myślisz, że wszyscy Cię znają, prawda? Wiesz co? Nie, myślę, że nie wszyscy mnie znają, ale cieszę się, że mogę to zrobić no, trochę dla kolegów, dla koleżanek, bo taka jest idea, żeby aktywizować moich znajomych, zawodowych fotografów, żeby dzielili się wiedzą i doświadczeniem. No właśnie, znaczy może zanim powiemy cokolwiek o imprezie, powiedz dwa słowa o sobie, a potem zadam Ci pytanie i powiedz od razu, dlaczego w ogóle czymś takim się zająłeś? Ale najpierw dwa słowa, czym w ogóle się zajmujesz, tak jak pierwszą rzecz. Na co dzień jestem fotografem, specjalizuję się w fotografii sportowej, fotografuję sportowców i to w zasadzie większość mojej pracy. Ale w wolnych chwilach, znaczy w zasadzie raz do roku, organizuję taką imprezę, gdzie mogę robić trochę co innego, ale w ramach fotografii. Teraz dlaczego? Skąd pomysł? No z potrzeby serca. Z potrzeby serca, żeby to, co my umiemy, zawodowi fotografowie, gdzieś tam nie zostawało w nas, tylko żeby się tym dzielić z innymi fotografami, niekoniecznie początkującymi, ale po prostu każdy z nas w czymś jest dobry, a niektórzy są najlepsi. I fajnie, gdyby ci najlepsi dzielili się tą wiedzą z innymi, bo to ogólnie podnosi poziom wszystkich. No dobrze, powiedz w takim razie, na czym polega ta impreza i co tu można zobaczyć, kogo spotkać? Impreza polega na tym, żeby przeprowadzić szereg wykładów, warsztatów, żeby zorganizować wystawy, a żeby to było możliwe, zapraszam firmy, które mogą zaprezentować sprzęt i które oprócz tego jeszcze nam udzielają innych usług, typu check and clean chociażby, czyli taka usługa dosyć ważna dla zawodowców, diagnostyka aparatów, i to Nikon, Canon są w tej kwestii dominujące. I dzięki tej współpracy firm fotograficznych i firm, które się wokół fotografii jakoś tak osadzają, no jest możliwe zrobienie takiej imprezy. No dobrze, bo tak jak ten materiał tutaj widzowie oglądają, to już jest po imprezie. Czy wiesz, kiedy będzie następna? Za rok. I następna impreza będzie za rok, w styczniu. Jeszcze konkretnej daty nie znam, ale każda impreza mi dopinguje do tego. Znaczy ja już mam mnóstwo pomysłów, co zrobić za rok. To tylko kwestia teraz, żeby to wszystko poukładać i jakoś tak zgrać. No, też ważny jest głos gości, którzy tutaj są teraz. Na pewno do wszystkich, do których mam kontakt, wyślę taką prośbę o opinię, co się podobało, co nie, czego zabrakło. To samo zrobiłem w zeszłym roku i tam starałem się jak najwięcej takich pomysłów od uczestników, bo to chodzi o to, żeby ta impreza nie trafiała w próżnię. Okej, do kogo jest w zasadzie skierowana? Bo na pewno nie każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. W założeniu była skierowana i adresowana do fotografów zawodowców, ale widzę, że w ogóle w założeniu pierwotnym to byli zawodowi fotoreporterzy. Potem impreza ewoluowała w kierunku zawodowych fotografów ogólnie. Teraz widzę, że znowu jest przesunięcie w kierunku w ogóle fotografujących. Zatem jak będziemy adresować już tak ściśle za rok imprezę, tego jeszcze nie wiem. Ale to rozumiem, że jest więcej teraz amatorów niż zawodowców, czy po prostu oni doszli jako dodatkowi? Oni doszli jako dodatkowi, bo z tego co widziałem, no jesteśmy w połowie dnia, z tego co widziałem, to było bardzo wielu fotografów zawodowych, ale też widziałem, że było kilka szkół chociażby i to mnie bardzo cieszy, bo to też była jedna z moich marzeń, żeby przychodzili tacy bardzo początkujący, no bo to fajnie jak tacy adepci fotografii już na pierwszym etapie będą się stykali z zawodowcami, z czymś dobrym. Mówię o fotografii. Fajnie. Dobra, dziękuję bardzo za przedstawienie imprezy. Ja mogę tylko zaprosić wszystkich za rok na tą imprezę. Chwila cierpliwości i monitorowania. Jak dostać informacje o tym, kiedy będzie impreza, czy można się zapisać na jakiś newsletter albo gdzie obserwować? Pressfotoexpo.com oraz profil facebookowy. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję uprzejmie.